Jawożno jest jednym z bardziej zalesionych miast nie tylko w stosunku do Województwa Śląskiego, ale także całego kraju. Udział lasów w powierzchni miasta oscyluje w okolicach 37% i trzeba przyznać, że jest to powód do zadowolenia. Jednak wszystko ma swoje plusy i minusy. Dużo lasów to także dużo zwierzyny, która niekiedy lubi koegzystować z ludźmi. Dokładnie tak jest w przypadku jawożnickich dzików. Na naszą redakcyjną skrzynkę dostaliśmy wiadomość od zdenerwowanej sytuacją mieszkanki Jawożna, która po raz kolejny spotkała na swoim ogródku rodzinę dzików, wykonała telefon na policję i tam usłyszała, że ma pozostać w domu i uważać. Trzeba przyznać, że rada cenna jednak niewiele wnosząca do sytuacji. Pani zmartwiona jest tym, że owe dziki mogą zaatakować jej psa lub dziecko i zmęczona jest powtarzalnością sytuacji, która utrudnia jej normalne, spokojne funkcjonowanie. Pyta ironicznie, czy urzędnicy samorządowi lub państwowi zainteresują się sprawą, jeżeli komuś stanie się krzywda?